Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu byłem z wizytą u naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Suwałkach. Omawialiśmy podstawowe błędy oraz grzywny, jakie są nakładane na kierowców według nowego taryfikatora. Ale oczywiście kierujący pojazdami to nie są jedyni uczestnicy ruchu. Są również piesi, rowerzyści. Oni również mają swoje prawa, ale i obowiązki. I załamanie tych obowiązków, załamanie przepisów ruchu drogowego przez tych uczestników ruchu również są wyznaczone w nowym taryfikatorze grzywny. I o tych właśnie grzywnach, o tych podstawowych błędach, które popełniamy poruszając się pieszo czy też na rowerze w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Szanowni Państwo, tak jak na wstępie powiedziałem, dzisiaj omówimy sobie podstawowe błędy, jakie czynimy poruszając się pieszo czy też rowerem. Dlatego też w ręku trzymam wydrukowany taryfikator, żeby tych błędów nie popełnić, żeby Państwu precyzyjnie te informacje przekazać. Także jeżeli chodzi o ruch pieszych, przykładowo taryfikator mówi o naruszeniu obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Czyli po prostu, jeżeli jest chodnik, musimy z niego korzystać, jeżeli brak, poruszamy się poboczem, lewą stroną jezdni i za naruszenie tego obowiązku grozi nam grzywna w wysokości 50 zł. Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi, czyli związek z pierwszym przewinieniem. Również grzywna przewiduje to kwotą 50 zł. Nie będę wszystkiego czytał z taryfikatora, zaznaczyłem sobie takie, no moim zdaniem, najpopularniejsze czy też najbardziej spektakularne, że tak powiem, przewinienia. Kolejny przepis mówi o niestosowaniu się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. I jest tu grzywna wyznaczona na kwotą 100 zł. Czyli tak jak jeszcze raz wspomnę, poza obszarem zabudowanym, jeżeli poruszamy się poboczem jezdni, obowiązkowo musimy mieć elementy odblaskowe. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Bo to, że przepisy mówią, że na przejściu dla pieszych, czy też mamy zamiar przejść przez jezdnię, kierowca ma obowiązek nam ustąpić pierwszeństwa, ale też nie możemy wchodzić dosłownie na maskę przed jadący pojazd. I tutaj mamy, jeszcze raz przeczytam, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Na przejściu dla pieszych grzywna 150 zł. W miejscach innych niż przejście dla pieszych grzywna 200 zł. Kolejną rzeczą, którą zaznaczyłem sobie, jest to wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi. Czyli w mieście bardzo często może do tego dojść, gdyż jest parking, dziesiątki aut ustawionych i pieszy, który ma zamiar sobie przejść, wyskakuje z między samochodów, czy też właśnie z jakiejś przeszkody, gdzie kierowca nie miał szansy go widzieć wcześniej. I tutaj grzywna jest 200 zł. Kolejną rzeczą, którą zaznaczyłem, choć w Suwałkach jest mało przejazdów kolejowych czy też torowisk, ale są. I zaznaczyłem sobie wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie. Czyli to, co czasami możemy zauważyć na przejeździe kolejowym na Senieńskiej, gdzie piesi nie czekają na podniesienie się zapór czy też wchodzą
bezpośrednio podczas ich opuszczania. I tutaj uwaga, grzywna wynosi 2000 zł. Powtórzę, 2000 zł za zaoszczędzenie czasu minuty, dwóch, zanim te zapory się podniosą. A teraz troszeczkę o poruszających się rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym pojazdem transportu osobistego, urządzeniem. I tak przykładowo, naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jest to grzywna 100 zł. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych, grzywna również wynosi 100 zł. Kolejną rzeczą, którą zaznaczyłem, naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, jest to grzywna 50 zł, czyli to, co często w lato również widzimy, gdzie wyjeżdżamy sobie na wycieczkę rodzinami czy też znajomymi i jedziemy obok siebie, dyskutując, śmiejąc się i tak dalej. Także tutaj mamy 50 zł, a gdy utrudnienie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, dodatkowo jest to grzywna 200 zł. Także za samą jazdę możemy otrzymać 50 zł, a gdy utrudniamy ruch przy tej okazji komuś innemu, dodatkowo 200 zł wpływa. I kolejny przepis, który również w lato często jest widoczny, naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach. Kwota 50 zł. I przechodzimy do większych kwot, większych grzywien. Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Grzywna 300 zł. Ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Grzywna 300 zł. Nieutrudniania ruchu pieszemu. Grzywna 300 zł. Czyli w momencie, kiedy poruszamy się rowerem, hulajnogą, po chodniku, bo są sytuacje, które możemy korzystać z chodnika, no są tutaj i te grzywny naprawdę wysokie, bo rzędu 300 zł za utrudnianie ruchu pieszym, dla których ten chodnik tak naprawdę jest przeznaczony. Ale tak jak wspomniałem, są sytuacje, gdzie możemy się poruszać chodnikiem, również jadąc rowerem. Szanowni Państwo, i na koniec zostawiłem sobie przepis, który zdarza się, ja widzę przynajmniej i przeczytam go dokładnie. Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowiska lub przejściu dla pieszych, grzywna wynosi 300 zł. Czyli, Szanowni Państwo, 300 zł możemy złapać mandatu karnego, gdy przechodzimy przez jezdnię, korzystając z telefonu, patrząc się na niego, czy też inne urządzenie, które rozprasza naszą uwagę, rozkojarza. Także jest to zauważalne jak najbardziej na drodze, szczególnie młodzież. Cały czas wzrok wpatrzony w telefon i przechodzimy przez jezdnię. Tutaj, tak jak wspomniałem, 300 zł taka osoba może zaliczyć, że tak powiem, mandat karny. Także, Szanowni Państwo, podsumowując, to jest tylko część wybranych przeze mnie absolutnie wykroczeń, które popełniamy na drogach przez pieszych, przez rowerzystów. Starałem się wybierać te, które ja z życia zauważam, że są popełniane. Tego jest dużo więcej. Zachęcam do lektury ogólnie dostępnego taryfikatora na ten rok, gdzie możecie Państwo zapoznać się dokładnie ze wszystkimi przewinieniami, jakie kodeks karny wyszczególnia i na jaką grzywnę możemy liczyć przy złamaniu któregoś przepisu. Także serdecznie dziękuję Państwu za uwagę
i do zobaczenia za tydzień.